Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj ćwiczymy bicepsy i plecy. 5 ćwiczeń w sumie. 3 ćwiczenia są na plecy, 2 na bicepsy. Te ćwiczenia na plecy powinny pokryć większość mięśni na plecach. Są dosyć łatwe, potrzebujecie do tego 2 ciężarki albo 2 lub 3 zestawy ciężarków, Wasz wybór. Zademonstruję ćwiczenia, a potem zaczniemy ćwiczyć. Sposób, jak wykonujemy ćwiczenia, jest niesamowicie ważny. Pierwsze ćwiczenie, stopy rozchylone. Szerokość bioder, kolana lekko zgięte, biodra do przodu, ramiona do tyłu, plecy są proste, to jest bardzo ważne. Pochylamy się do przodu, broda na dół, ręce z ciężarkami trzymamy przed sobą. Z tej pozycji myślcie o tym, żeby wyrzucić, wolno wyrzucić, łokcie do tyłu. Także powoli podnosimy do góry i opuszczamy proste ręce na dół. Także do góry i wolno opuszczamy na dół, żebyście nie zrzucali ciężarków, dobrze? Także wszystko kontrolujemy. Pierwsze ćwiczenie. Drugie ćwiczenie. Stajemy prosto, stopy w tej samej pozycji, kolana lekko zgięte, plecy prosto, ręce z ciężarkami są z przodu. Widzicie, jak mam, trzymam je w ten sposób. Także starajcie się trzymać prosto łokcie, czy w jednej pozycji będzie ciężko, ale myślcie o tym, żeby nimi za specjalnie bardzo nie ruszać. Trzecie ćwiczenie. Tak samo, pozycja tak podobna do pierwszej, stopy rozchylone, kolana zgięte, pochylamy się do przodu, plecy proste. Sprawdźcie w lusterku, to jest bardzo ważne, broda na dół, ręce przed sobą z ciężarkami. Z tej pozycji ręce na bok. Łokcie mogą być leciutko zgięte. Dobrze? I powoli podnosimy i powoli opuszczamy. Wszystko kontrolujemy. Czwarte ćwiczenie. Trzymamy ręce przed sobą z ciężarkami, kolana lekkie zgięte, plecy są proste, broda na dół. I tak jakbyśmy robili ćwiczenie standardowe na bicepsy, z tym, że z tej pozycji myślcie o tym, aby wypychać łokcie do tyłu, czyli nie podnosimy ciężarków do przodu, tylko pionowo do góry i łokcie do tyłu. W ten sposób. Kolejna rzecz, na której można się skoncentrować, to jest łopatki. Myślcie o tym, żeby łopatki zbliżyć do siebie. Także łokcie do tyłu i łopatki razem. Dobra. Ostatnie ćwiczenie. Taka sama pozycja. Stóp, kolana lekko zgięte, plecy proste. Ręce z ciężarkami są w ten sposób. Przed sobą, trzymam je przed sobą, ramiona do tyłu, broda na dół, klatka piersiowa do góry, plecy proste. Teraz ciężarki podnosimy do góry i opuszczamy wolniutko na dół. I do góry, nie za wysoko i opuszczamy na dół. Dobrze, zaczynamy. Gotowi? Wykonujemy pierwsze ćwiczenie. Stopy rozchylone, kolana zgięte, pochylamy się do przodu, plecy proste, broda na dół, ręce proste i łokcie do góry. Raz. Powolutku. 3. Broda na dół. 4. Starajcie się rozluźnić. 5. 6. 7. 8. 9. I 10. Łokcie wysoko, ale nie popychajcie nic na siłę. Raz. Każdy podnosi ile może. 2. Jak wysoko można. 4 i ostatni raz 5. Stajemy. Ręce przed sobą, kolana leciutko zgięte, plecy proste i do boku. Raz, powolutku. 2. 3. 4. Oczywiście oddychamy. 5. 6. 7. Plecy proste, broda na dół. 8. 9. I 10. Zróbmy jeszcze 5. Raz. 2. Kontrolujemy ruchy. 3. 4. I 5. I powolutku opuszczamy ręce na dół. Świetnie, ramiona do tyłu, poruszamy parę razy, dobrze, stopy rozchylone, nogi, kolana zgięte, pochylamy się do przodu, plecy prosto, broda na dół i ręce do boku, raz, dwa, powolutku, trzy, cztery, pięć, sześć,
7, 8 i łokcie leciutko zgięte, 9 i 10. Świetnie, zróbmy jeszcze 5. Raz, 2, pamiętajcie, nic na siłę do góry, 3, 4 i 5 i opuszczamy ręce na dół. Dobrze, stajemy prosto, nogi proste, kolana lekko zgięte, ręce przed sobą, łokcie do tyłu, łopatki razem, raz, 2, 3, plecy proste, 4, klatka piersiowa do góry, 5 i broda na dół, raz, 6, 7, 8, 9 i 10, luźniutko, jeszcze zróbmy 5, raz, łokcie do tyłu, 2, 3, 4 i ostatni raz, 5, pamiętajcie, w tym ćwiczeniu nic na siłę do góry, bo za wysoko nie podniesiecie. Dobrze, następne ćwiczenie, ciężarki razem, kolana zgięte, ładnie, plecy prosto, ręka do tyłu, raz, nic na siłę do góry. 8, 9 i 10. Zróbmy jeszcze 5 razy. Raz. Plecy proste. 2. Bardzo ważne. 3. Ciężarki blisko ciała. 4. I ostatni raz. 5. Super. Teraz ramiona do tyłu. Parę razy. I do przodu. I mamy 30 sekund przerwy. Dobrze, proszę Państwa, robimy drugą seryjkę. Stopy rozchylone, kolana zgięte, pochylamy się do przodu. Plecy proste. I łokcie do góry. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Oddychamy. 8, 9 i 10. Sprawdźcie, czy macie proste plecy. Raz, 2, 3, 4 i ostatni raz, 5. Stajemy prosto, stopy rozchylone, kolana zgięte, plecy prosto, ręce przed sobą i do boku. Raz. Nie za wysoko.
6, za wysoko nie podniesiecie. 7, więc nie zmuszajcie się. 8, 9 i 10. Zróbmy jeszcze 5. Raz. I 2. 3. 4. I 5. Dobrze. Ciężarki i ręce pod siebie. Plecy prosto, ramiona do tyłu. 15 razy do góry. Raz. 2. Powolutku. 3. Pamiętajcie, nic na siłę, za wysoko. 4. 5. Biodra do przodu. 6. Plecy prosto. 7. 8. 9. I 10. 5 razy i mamy koniec rundy. Raz. 2. 3. 4. I ostatni raz. 5. Opuszczamy ręce na dół powolutku. Krążenie ramion do przodu i do tyłu i mamy chwilkę przerwy. Słuchajcie, kochani, robimy ostatnią rundkę, trzecią. Jeżeli chcecie wymienić ciężarki na coś cięższego, to teraz jest na to odpowiedni moment. Trzecia rundka, możecie zrobić mniej powtórzeń. Starajcie się zrobić ostatniej 8 lub 10. Ja zrobię 15, ponieważ mam tylko jedne ciężarki. Dobrze? Okej, zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie. Pochylamy się do przodu, plecy proste i łokci do tyłu. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Zaczynajcie oddychać. Sześć. Siedem. I prostujemy ręce przed sobą. Osiem. Prawie. Dziewięć. I dziesięć. I zróbmy jeszcze pięć. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Świetnie. Powolutku się podnosimy. Znowu rozchylone kolana zgięte. Plecy proste. Ręce przed sobą. I do boku. Raz. Dwa. Tak samo. Powolutku. Trzy. Cztery. Ważne, aby kontrolować ruch. Pięć. Nie rzucamy ciężarkami. Sześć. Siedem. Plecy proste, ramiona do tyłu. Osiem. Dziewięć. I dziesięć. Zrobimy jeszcze pięć. Raz. Lekkimi ciężarkami. Dwa. Trzy. Cztery. I ostatni raz. Pięć. Powolutku opuszczamy ciężarki na dół. Uginamy kolana, plecy proste, pochylamy się do przodu, broda na dół i łokcie do boku. Ręce do boku, raz. Łokcie lekko zgięte, dwa. Trzy. Sprawdźcie, czy macie proste plecy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I 10. Zróbmy jeszcze 5. Raz. Nie zrzucajcie ciężarków na dół. Dwa. Powoli opuszczamy. 3. 4. I ostatni raz. 5. Powolutku wstajemy. Ramiona do tyłu, plecy proste, biodra do przodu. Ręce trzymamy przed sobą z ciężarkami. Łokci do tyłu, łopatki razem. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Klatka piersiowa do góry, broda na dół. Sześć. Świetnie. Siedem. Osiem. Dziewięć. I łokcie do tyłu. Dziesięć. Zróbmy jeszcze pięć. Raz. Dwa.
biodra do przodu, piękna pozycja i ciężarki do góry. Raz. I dwa. Powolutku do góry i powoli na dół. Trzy. Cztery. Pięć. Oddychamy. Sześć. Siedem. Już prawie koniec. Osiem. Dziewięć. Trzymajcie plecy proste. Dziesięć. Bardzo dobrze. Zróbmy pięć ostatnich. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Powoli opuszczamy ciężarki. Ramiona do tyłu kilka razy. I do przodu. Zestaw nie jest trudny, nie powinien być trudny, ale jeżeli okaże się dla Was za łatwy, to znaczy, że potrzebujecie troszeczkę cięższych ciężarów, więc spróbujcie wykonać zestaw z cięższymi ciężarkami. Możecie zrobić mniej powtórzeń, ale z cięższymi ciężarkami, dobrze? Albo zróbcie trzy zestawy, pierwszy 15 razy, drugi 12 i trzeci 10. Coś takiego, zresztą zróbcie ile możecie. Ważne jest, żeby ćwiczyć. Dziękuję za uwagę, życzę Wam powodzenia i do usłyszenia. Cześć!